Witam Was w kolejnym odcinku Titan Quest. My ostatnio się troszeczkę wzmocniliśmy, zarówno pod względem sprzętu, tutaj powkładałem parę tych reliktów, amuletów, jak i pod względem umiejętności. Zainwestowałem sobie tutaj już na maksa w Mistrzostwo Obrony i wziąłem pierwszy punkcik do formy Kolosa. Jeśli dobrze pamiętam, to w ogóle muszę sobie tutaj spojrzeć na zegarek. Okej, żebym wiedział mniej więcej ile nagrywać. I mieliśmy teraz iść do tego cesarskiego pałacu. To jest chyba związane z którymś z zadań pobocznych. Jeśli dobrze pamiętam, to chodzi o tych glinianych żołnierzy cesarza. Jak tu jest z tą mapką? Od nowa odpaliłem grę, czyli ci przeciwnicy pewnie tutaj będą od nowa. To troszeczkę ich wybijemy. Oj, tutaj idzie ktoś nam pomóc. Zaraz wypróbujemy naszą formę kolosa, tylko może odpalę tarczę. Mam nadzieję, że tarcza działa pod postacią tego, znaczy gdy zmienię postać na formę tego kolosa. Uwaga, zwiększam się. Jakiego speeda dostałem od razu. A niby miała ta szybkość całkowita spaść. Jakoś tak mi się zdaje, że chodzę troszeczkę szybciej. Jak on szybko uderza teraz. Jeszcze wiem, że zmieniłem tę tarczę, która mi zwiększa szybkość ataku. Czy to szybkość całkowitą mi dawała? Nie, szybkość ataku tylko. Tu jest gdzieś pałac cesarza. Oj, już się kończy? Ale to nic, będziemy tego używać, tylko to się strasznie długo regeneruje. To dobre jest na jakichś takich bossów chyba bardziej. Ale to nic, to jest fajne. Jak będę walczył z tym całym tyfonem, przed którym mnie tak ostrzegacie, to na pewno się w takiego kolosa zmienimy, chociaż wątpię, żebym go pokonał w 24 sekundy, czy ile to tam trwa. A już potem i tak trzeba będzie kombinować, ale fajny ten kolos, podoba mi się. Takiego kolosa będziemy teraz używać. Jakby co, to mam jeszcze w tych karwaszach Atlasa tę formę kamienia, czy jak to się tam zwie. Jaki śmieszny tu jest stworek, właściwie posąg stworka. Jeszcze tutaj zobaczę, czy czegoś nie ma. Chyba nie. Okej. Wchodzimy do mauzoleum Shangan. O właśnie, to coś tam w mauzoleum miało być pod tym pałacem. Ta armia cesarska, terakotowa, czy tam ta gliniana właśnie powstała. I ci mieszkańcy tego miasta boją się z nimi walczyć, ale my się nie boimy. Zaraz ich tutaj znajdziemy. Na razie tu jest pusto. A co to? Terakotowy czarownik jakiś straszny. A forma kolosa? Jejku, jak ona się długo... Ile to ona się będzie jeszcze regenerowała? 24 sekundy czas trwania, a nie ma za bardzo tutaj napisane... jak długo to się odnawia? Dobra, walniemy mu z upiornego uderzenia. Zobaczymy, co on na to nam powie. Pach! Może nie zginął, idź, gdzieś uciekł. Ale to dobrze, że uciekł, zajmiemy się tymi jego sługusami przez ten czas. Może sobie łyknę miksturkę, mam nadzieję, że mi się nie będzie jedynka mylić z Q. Jakoś tak wolno idą, a zobaczcie, są świetnie zorganizowani. Jak prawdziwa cesarska armia chińska. Oj, już tacy zorganizowani nie są, postanowili się na mnie rzucić. No! Ale jeśli chodzi o tę moją defensywę, no prawie 3000 życia teraz mamy po tych wszystkich takich poprawkach, jeśli chodzi o tę postać. A gdzie ten czarownik się podział? Gdzieś mi zwiał, ale mam już z powrotem naładowane to upiorne. Dobra, walniemy go jeszcze raz z teleportu. Dobra. Jeszcze się wycofał, ale cwany taki taktyk widać, no nie? Pewnie przeczytał sztukę wojny Sun Tzu, chińskiego generała. Pewnie kojarzycie. Sztuka wojny, pamiętam, że też taki cud był w cywilizacji. Ale to chyba w cywilizacji trójce dopiero się pojawiło. Sun Tzu. Dobra, mamy naładowane. Jeszcze z jeden cios i będzie po nim. Jest czarownik, uwaga. Może już padnie zaraz. Ajcie, jeszcze uciekł. Dobra, troszkę się wycofamy, załatwimy tych jego przydupasów. Ale oni tutaj nic nam nie mogą za bardzo poradzić, znaczy zrobić. Zaraz będzie po jego armii. No i to jest właśnie terakotowy wojownik. I co, pewnie wykonamy tego questa w momencie, jak załatwimy tego czarownika. Łyknąłem sobie miksturkę. Jeszcze jedno uderzenie i po nim. O! A kto to? Duch Wielkiego Cesarza. Ale to zaraz z nim porozmawiamy, tylko najpierw sobie przeszukamy te wszystkie kosze, majestatyczne skrzynie. Sorry, cesarz, ale muszę cię troszeczkę ograbić tutaj. Zasłużyłem sobie na to. Mamy ważną misję do zrealizowania, potrzebuję dobrych przedmiotów.
Inaczej wpadną tutaj te dzikie bestie wszystkie i ci jeszcze bardziej zbezczeszczą twój pałac. Podwójne ostrze uczty, to nie naelektryzowany, to nie. Talizman na pewno bierzemy. Na pierśnik nie, na goleniki. Korona jakaś złocona. Nie wiem, czy to ma przyrostek. Nie, to jest słabe. A co to? Aha, to podwójne ostrze uczty. Zaraz, co to ma? Ma większe obrażenie od tego naszego, ale szybkość, znaczy prędkość ataku troszeczkę mniejsza. No nie będzie lepsze. Nie będzie lepsze stanowczo. Kurde, a co ja mam zrobić z tą jadeitową figurką? Ktoś mi tam pisał, że to jakiś błąd, że mi wypadła ponownie. No nie wiem. Mogę ją wywalić w sumie. Chociaż na razie nam zbytnio nie przeszkadza. Dobra. Duch Wielkiego Cesarza. Uwaga. Starożytne zło skalało moich terakotowych wojowników. Udało ci się przepędzić tego ducha. Ci, którzy wiedzą, co to obowiązek i sprawiedliwość, zostaną nagrodzeni. Czyli ja, co dostanę? Nagroda 2 punkty cech. Zadanie poboczne zaktualizowane gliniani żołnierzy cesarza. Ale jeszcze coś musimy zrobić. Kapitan Mafenaj na pewno czeka na wieści. A to zaraz do niego pójdziemy. Póki co mamy te 2 punkty cech. Możemy sobie wziąć troszkę w zręczność i troszeczkę w siłę dla odmiany już teraz. Aha. Tu nic nie mamy. Wychodzimy stąd. Musimy znaleźć tego całego. Jak on się zwie? Teraz jeszcze raz muszę zobaczyć w ogóle, jak to się robi. Ku. Mafenaj jakiś. Gdzie on był? To był ten na starcie, któremu oddawaliśmy też tego innego questa, związanego z tymi glinianymi żołnierzami? Bo już raz musieliśmy do takiego iść, ale zobaczcie, jak ta forma kolosa się długo odnawia, no. Strasznie długo. Muszę się zastanowić, co w związku z tym zrobić. Czy inwestować w nią więcej punktów? Czy jednak na przykład sobie tę tarczę naszą jeszcze wzmocnić, żeby mieć lepszą odporność na ogłuszenia, zamrożenia i tak dalej? Dobra, póki co musimy znaleźć tego Mafenaja i coś tam. Zaraz, czy oni są podpisani na mapie? Tak, są podpisani. Tylko, że tutaj już nie widzimy ich. O, tu jest Mafenaj, kapitan straży. Zaraz go znajdziemy, dostaniemy jeszcze pewnie dużo punktów doświadczenia, polujemy ogólnie na kolejny poziom. Fejan, agent zakonu Prometeusza, chce z nami znowu gadać. A czemuż to? Witaj, sama dopiero co zeszłam z pokładu, ale to już tam mówiła. To już nam mówiła, rozmawialiśmy z nią o tym, to było związane z zadaniem głównym. Mafenaj, kapitan straży, to on. Mówisz, że w mauzoleum był duch, który ożywiał glinianych żołnierzy? Na przodków, myślałem, że nawet 100 ludzi by sobie nie poradziło. No, a tu 1% wystarczy, proszę bardzo. Krwawy talizman, 30 tysięcy punktów doświadczenia. Zobaczcie, jak ładnie skoczyło tutaj, widać. Wysysanie zdrowia przez 3 sekundy. No, świetny żółty talizman. No i co? To zadanie wykonane chyba. Tak, nie mamy żadnych zadań pobocznych. I teraz tak, na pewno tu było jakieś wyjście, ale jeszcze... Tu jest jakieś przejście, tylko czy ja tu mogę jakoś się dostać? Chyba mogę, zaraz poszukamy. Zaraz, spokojnie, żebym ja tutaj się nie zgubił. Tutaj muszę iść. Zaraz zobaczymy. Oj, tutaj już z nimi kiedyś walczyłem, no ale tak jak mówię, włączyłem jeszcze raz tę mapkę. Znaczy odpaliłem jeszcze raz grę i to się wszystko zrespawnowało tutaj. Kaplica biegłości może być. Zaraz zobaczymy, czy tutaj jest przejście. Tak, tutaj możemy wejść, na pewno. Ciekaj. Tutaj na pewno byłem, teraz... Tak, tutaj będzie przejście. Nie wiem, czy gadaliśmy z tym NPC, który tu stoi. Jakiś tu stoi. King Inke, strażnik. Porozmawiajmy z nim. Bardzo przepraszam, ale brama jest zamknięta. Po drugiej stronie kręci się wiele potworów. Zapieczętowane przez zadanie. Ale to nic, ja je pokonam. Wpuść mnie, dawaj klucz, ty dziady. No dobra, tutaj nie przejdziemy, no sorry. Zaraz, tutaj nie przejdziemy. Teraz tak, tu jeszcze była jakaś brama. Ona też była zamknięta, z tego co pamiętam. Chociaż tutaj wygląda na przerwę, ale wiem, że tutaj nie mogłem przejść jakoś. Tu niby jeszcze coś jest, ale tam była brama. Zaraz, skoczę szybko, zobaczę. No, zawsze tu można przejść? Można przejść skrótem. Muszę się zorientować w sytuacji, gdzie ja właściwie mogę iść, zanim podejmę decyzję, gdzie pójdę. Ojciec, kasa, weź kasę.
Kasa się przyda. Ostatnio sporo straciliśmy, bo coś tu kupiłem. Ten pierścionek kupiłem, on był bardzo drogi. Ojejku, 34 poziom, czy ja w ogóle taki będę miał? Coś wziąłem zbędnego, to. Zobaczymy, czy da radę tutaj gdzieś... Nie, tu nie ma nic, a na mapce wygląda, jakby taki daszek był. Dobra, czyli już wszystko wiemy. Jedyna droga, którą możemy iść, prowadzi tutaj. I tam właśnie pójdziemy. Ktoś mi podpowiadał, żebym z tych butów tam wyjął ten relikt czy amulet, bo tam ostatnio zawaliłem z tym. Pomyliłem obrażenia trucizn z odpornością na trucizny. Zdolność do obrony niby mamy, no ale na razie sobie pochodzimy tak z tym. Zdolność do obrony na pewno też się przyda. Okej, okay, tu jest fontanna reinkarnacji. Pola uprawne Shangan. Nie mamy żadnego zadania pobocznego. Po prostu idziemy jedyną możliwą drogą, co tam jest. Brama lasu starożytnych. O, dobrze, że uciekali, bo przy okazji ten czarny tygrys się załapał na hita. Pójdziemy sobie tutaj dołem, przez te pola ryżowe. Żebyśmy się tylko w coś tu nie wpakowali, a tam jeszcze jakoś dołem można iść. Jeszcze bardziej dołem, ale tam na razie nie widziałem przejścia, chyba nie było. Pójdziemy tędy. Tygrysoczłeki będziemy tutaj lać ostro. I czarny tygrys. Oj, mnie ostrzegaliście przed tymi czarownikami tygrysimi. A ja nie mam upiornego naładowanego teraz. No, rzeczywiście ładnie tu strzelam. Znaczy, ja mam sporo odporności na żywioły. Zadbałem sobie o to, no ale różnie to może z nimi być. Kasa jest, jest kosz. No tak, możemy tutaj iść na dół jeszcze, widzę. Tam, gdzie widziałem tych wrogów. Przejdziemy sobie tutaj troszeczkę się... No nie no, w sumie to tylko mogę się tu wrócić. Ale zaraz to może od razu lepiej iść górą najpierw. Nie wiem gdzie tu iść. Chyba jednak górą powinienem iść, bo na dole... Bo na dole tu już coś widzę. Pewnie będzie droga prowadząca ogólnie dalej. Gdzie co, wrócę się trochę jednak. Zobaczę tam u góry. Oby tam u góry był jakiś ślepy zaułek, to będziemy to po prostu mieli z głowy, inaczej będę się musiał dużo bardziej wracać. Wolę się upewnić, co się tu właściwie dzieje, zwłaszcza, że tam jakaś... Nie no, ta brama to... To była która... Tak, tutaj nic nie ma. No dobrze, że się wróciłem, bo inaczej cały czas bym o tym myślał. Czy czegoś nie ominąłem. Tu nie możemy wejść. Tak, jest tylko jedna droga, którą możemy iść. I tu się właśnie udamy. Zostały chyba tylko dwa punkty nawigacyjne do zaznaczenia w tym akcie. Aha. W ogóle dawno nie było jakiegoś bohatera. Nie, nam wyskoczy jakiś bohater, to będzie bardzo problematyczny. Oj, faktycznie ten czarownik jakiś taki podejrzanie mocny. A, jeszcze Darrow mi pisał, że ten sztandar, którego się tak boję, to można zniszczyć sobie po prostu. Wyprowadzając w niego ciosy. Powiedzcie co, jak ja widzę ten sztandar, on zazwyczaj tuż przy mnie nie jest, zanim ja do niego dojdę i go zniszczę, to mogę paść na kilka hitów. No, nie wiem, czy mam próbować go niszczyć. No ale dobrze wiedzieć, że go zniszczyć można. Jak będę otoczony albo coś, będzie jakaś kłopotliwa sytuacja, to nie będę się krzątał, tylko go po prostu będę uderzał. Zaraz, może pójdziemy jeszcze tu w lewo. Tutaj łucznicy. Zwiększyłem sobie odporność na obrażenia kłute chyba do 50%, tak. Tuż tych łuków się tak bardzo nie boję. Przedtem no to mnie prali ostro z tych strzał swoich, bo to właśnie strzały to stanowcze obrażenia kłute. O, Signet Essencji to bierzemy. Tutaj wyprowadzimy upiorne. Ojdź! No wyprowadziłem upiorne, ale coś nie zadziałało. Postawili sztandar. Jejku, gonią mnie. Dobra, uwaga, forma kolosa. Ha, i co teraz? Cwaniacy. Ha, nie ma łatwo z plackiem, zobaczcie. Ale czemu on taki twardy jest mimo wszystko? No, myślę, że ta forma kolosa teraz była jak najbardziej uzasadniona. No i teraz będziemy bardzo długo czekać na regenerację. Mam nadzieję, że zaraz nie wyskoczy jakiś bohater z obstawą, tak że ta forma kolosa byłaby jeszcze bardziej uzasadniona na niego.
tutaj sobie wyprowadzimy upiornę. Jak on się tam sypnął, pobijał o te skały, gdzieś spadł głową w dół, tam się wbił w jakąś szczelinę, super to jest w tym Titan Questie. Tak, tutaj obeszliśmy sobie wszystko, wracamy na główny trakt. Przez pola ryżowe. Zobaczymy, co tu się stanie. Ten brzuchem do góry oczywiście się opala. Po co ta pochodnia tu, to nie wiem. Kaplica biegłości, bierzemy ją. Bierzemy ją i z upiornego walniemy w tego maga, tylko niech tu podejdzie reszta, no właśnie. A i myślałem, że będę częściej z tej formy kolosa korzystał. Chciałem się zaopatrzyć w jakieś mikstury z energią, a tu się okazuje, że ta forma kolosa to wcale tak często być używana nie może, no ale nic dziwnego, przecież to jest taka potężna zdolność, że to by pewnie przegięcie było, co? Jak ja bym sobie cały czas w tej formie kolosa chodził. Dobra, łyknę sobie miksturę z energią. Znowu jest problem na tej mapce, bo nie widać, gdzie tu właściwie można iść, bo te skały tak ukryte pod tymi drzewami, ale super to wygląda. Zobaczcie, jak to te drzewka tutaj tak przemijają przed samym ekranem. Super, super to jest zrobione. Takie właśnie elementy, dużo lepsze niż w Diablo 3. Takie klimatyczne bardzo. Tu modliszki się znowu pojawiają. Hity nowe. Jakieś twarde powinny być, skoro hity nowe, no ale jakoś specjalnie twarde one nie są. Na mapce coś widzę. Leśna jaskinia. Może jakaś gigantyczna modliszka tam siedzi, co? Ojciec, jeszcze jedna. Na mapce coś widzę z lewej strony, jakiś NPC, może dostaniemy jakieś poboczne zadanie, fajnie by było. Fajnie by było do czegoś tutaj dążyć, tak na krótką metę. Zobaczymy, kto tutaj jest. No jest, jakiś Rang Yu, zamyślony generał. Byłem kiedyś wielkim generałem zaplątanym w iluzję życia. Potem zhańbiłem się, gdy nie udało mi się powstrzymać potworu. Zdecydowałem, że osiądę tu, by zastanowić się nad moją naturą, by mógł poznać ich naturę. Zadanie poboczne zaktualizowane. Odpoczywający generał. No ale co mamy zrobić? Wspomniał, że swoją broń i zbroję porzucił w pobliskiej jaskini. No nie wiem, czy o tym wspomniał, ale może teraz wspomni. Broń ani zbroja nie są mi potrzebne. Wszystko, co miałem, wyrzuciłem w pobliskiej jaskini. No teraz faktycznie wspomniał, tu jest pewnie ta jaskinia, ale zanim sobie tam do niej wejdziemy, to jeszcze tutaj się przejdę. A, nasze znajome słodkie smoczki są. Chodźcie, 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 dostaniecie z upiornego w prezencie od Procka. Fontanna reinkarnacji, tam, kurde, tu chyba jakieś jednak... O, dwa zęby drapieżcy, to mówię. Tak się zapatrzyłem w tę fontannę. Dobra, to jednak tam nie idziemy, tam chyba będzie główny trakt, skoro widać u góry fontanna reinkarnacji. Chyba, że to jest fontanna reinkarnacji. A, jakoś, bo tam jeszcze przez jedną bramę mogliśmy przechodzić. Może to ona dotyczy tej bramy, jak później tam przejdziemy. Ale nie, jednak się wrócę. Zajdziemy najpierw do tej groty. Wydaje mi się, że jednak tutaj będzie ślepy zaułek od razu. Jeszcze tylko tak spojrzę. Najpierw przejdziemy tędy. Tak, tutaj już widzę, że są te skały. Więc sobie tu wszystko obadamy. Zaznaczymy te krawędzie mapki. Płytowe nagolenniki Łazarza? Łazarz, no to już tak raczej z chrześcijańskiej. No może nie mitologii, no ale... Zaraz, co to jest właściwie? Jaka zbroja? 96 zbroi, 21 do zręczności, 120 zdrowia. Zdolność obrony daje i przyspiesza nasze poruszanie się. 21 do zręczności. Fajne to jest. No, zwłaszcza, że troszeczkę zawaliliśmy sprawę z tym naszym amuletem. Podoba mi się to. Kolosalnie duża zbroja. Siłę trochę stracimy, ale to chyba nam niczym zbytnio nie przeszkadza. No, obrażenia troszeczkę spadną, ale to tam o 5 to tam nic strasznego się nie dzieje. Dostaniemy obronę, zdrowie i zręczność. No, jeśli chodzi o zręczność, to ten atak też troszeczkę nam się poprawi. Bierzemy je. Bierzemy je. Podobają mi się. Z tego sobie potem wyjmiemy to, co tam włożyliśmy. No. W końcu zmieniliśmy jakiś taki przedmiot, znaczy no pomijając zmiany, które robiliśmy tam w mieście. Ale konkretny przedmiot zmieniliśmy. No, w sensie, że długo nie robiliśmy takich zmian. Kiedy ja ostatnio coś zmieniałem? To już dawno, to chyba ostatnio zmieniałem. Znaczy teraz to przedostatnio.
Chyba, że hełm jeszcze niedawno założyłem, ten nowy. Jakiś pierścień jeszcze niedawno kupiłem, wiem. Dobra, mniejsza z tym. Musimy dotrzeć do tej groty. Zaraz. W ogóle to myślałem, że jakoś tędy do niej przyjdziemy, ale to się tak nie da. Musimy iść tutaj dołem. Niedługo forma kolosa nam się odnowi. Jakby co, to będziemy się mogli zmienić i rozwiązać sprawę siłą. Tu dostaliśmy jeszcze znacznik bitewny. Z tym znacznikiem bitewnym fajnie by było wejść do jaskini, no ale nie, to... Kurde, te kapliczki w tym Titan Questie to się kończą bardzo szybko. W Diablo, no na przykład w Diablo 3 wiem, że trwają 2 minuty. Chyba każda kapliczka trwa 2 minuty. No i coś kiepsko wykorzystałem, to upiorne uderzenie. Tutaj one przemijają bardzo szybko. Ja wiem, ile taka kapliczka trwa z minutkę. Może krócej nawet. Lekki, kółkowy karwarz gryfa. No właśnie, Eliazar, jak chce nas chodzić wykorzystywać te kapliczki, to sobie oglądam kółkowe karwasze gryfa. Zwiększa obrażenia od żywiołów, tylko że ja za bardzo nie mam obrażeń od żywiołów. Daje 5 obrażeń od żywiołów, zwiększa szybkość ataku. Nie, zostawię te karwasze Atlasa. Zbroja nieznacznie tutaj rośnie. Obrażenia podejrzewam, by... Nie no, nie spadły, bo szybkość ataku by wzrosła. No, ładnie rosną dzięki tej szybkości ataku. No tak, tylko że my mamy formę kamienia tutaj niby. Tylko ja za bardzo też z tej formy kamienia nie korzystam. Może jednak zmienić, co? Zręczność spadnie, ale to nic. Obrażenia bardzo wzrosną. Zbroja troszeczkę. Szkoda chyba tylko tej zręczności. Ale obrażenia 30. Dobra, pochodzę sobie trochę z tym, zwłaszcza że to możemy wzmocnić jeszcze przecież. No to wzmocnimy, nie no, to tego będziemy używać. W takim razie moja forma kamienia... Nie mam już formy kamienia, więc sobie pod trójkę dam tę formę kolosa. O, będzie bliżej pod ręką. Okej, tutaj wszystko sprawdziłem, wchodzimy do jaskini. No, znajdziemy pewnie ten rynsztunek tego generała tutaj. Tak myślę, o, nie umarli, co oni nam mogą zrobić teraz? Nic, panie, nie mogą zrobić. Mam szybszy atak, lepszy atak dzięki tym karwaszom nowym. Formy kamienia nie ma, zręczność trochę spadła, ale to nic. O, tutaj upiorne. Coś czuję, że zaraz pobijemy rekord, jeśli chodzi o obrażenia krytyczne. Jeśli już nie pobiliśmy w sumie, jak to wygląda. 3807, nie, jeszcze nie pobiliśmy. O! Ten Bandarii, terakotowy czarownik, jest uznawany za najpotężniejszego pokonanego potwora. No coś podobnego. Ja bym jednak obstawiał, że ten dziki, wielki Neandertalczyk był stanowczo jak na razie najpotężniejszy w tej grze, no ale okej. Powiedzmy, że twórcy gry wiedzą lepiej. Troszeczkę zaraz tutaj... Aha, tu jest ten obelisk, który produkuje te śmieszne szkielety, które mało robią w sumie. Tam jest zejście w dół, jeszcze tam nie idę. Chociaż nie, no już zaraz będę tam szedł. Nie mam wyjścia. Oj, ci tu mocno nawalają z tych czarów. Tak, mojej odporności właściwie, zaraz muszę zobaczyć. Pamiętam, że na ogień na pewno miałem wysoką. 65% na ogień, no. Z truciznami mamy problem. Ktoś mi też pisał, że będzie problem z ogłuszeniem tutaj niedługo. Będą mnie ostro ogłuszać. Jeśli zdobędę poziom, to włożę tam może z 2 punkciki w to wzmocnienie tarczy, żeby sobie odporność na ogłuszenie podbić do 50%. W tej chwili mamy 30%. Jeszcze z 2 punkciki tam włożę, będzie 50% odporności na te wszystkie unieruchomienia typu ogłuszenia, zamrożenia. To się bardzo przyda, bo ja wtedy nic nie mogę robić, jak oni mnie zamrażają albo ogłuszają. I ostatni, trzeci punkcik włożymy jeszcze w formę kolosa na przykład. Niech to będzie jeszcze lepsze. Chociaż ja wiem. A nie wiem, jeszcze się zastanowię. W każdym razie z formy kolosa już możemy korzystać. Zobaczcie. Jeśli wyjdzie jakiś bohater albo boss pilnujący tego rynsztunku. Ale zaraz tutaj jest dużo tych schodów różnych. Jedne, drugie. Pójdziemy najpierw tutaj na północ. Do góry. A to jakieś ogniste stwory. Na ogień mamy dużą odporność. Nie boimy się ich, łyknę miksturkę na wszelki wypadek. Aha.
Tu są jakieś machoniowe skrzynie. Myślicie, że tutaj ten rynsztunek jest ukryty? Chyba nie. Tak. Co tutaj? Zadanie poboczne zaktualizowane. Odpoczywający generał. Dostaliśmy dużo punktów doświadczenia. Jesteśmy coraz bliżej poziomu. Tam w ogóle jakieś wyjście jest. Więc trzeba się będzie jeszcze trochę wrócić. Bo tam mieliśmy jeszcze jakieś inne schodki, widzieliśmy. To wszystko potwieramy. Zobaczymy, co miał ten... Ojejku, co to? Junkwe jakieś. Lekki zwinności bierzemy. Mocne inercji bierzemy. Podstawowe ducha bierzemy. To nie, to nie. To nie. I to też nie. Chociaż lity, pancerz, protekcji. Lity, pancerz to pewnie... No właśnie. To nie, ale zaraz, co to jest? Junkwe. Bardzo szybka broń, tylko małe obrażenia, ale ma 15% obrażeń kłutych, więc się ładnie przebija pewnie przez zbroję. Zwiększone obrażenia procentowo, jeszcze więcej obrażeń kłutych, odporność na obrażenia kłute, odporność na elektryczność, inteligencję daje, szybkość ataku, szansa na uniknięcie ataku, fajne to jest, ale No nie, no jest dużo słabsze. Dużo słabsze, jeśli chodzi o obrażenia. No to ma jakieś specjalne tutaj rzeczy? No te obrażenia kłute niby ma, ale ja nie wiem. Nawet gdyby one jakoś super mi zaprocentowały, no to co najwyżej wyrównają te obrażenia tej buławy, które tutaj mamy. No nie sądzę, żeby to jakieś super lepsze było. Jeśli w ogóle... Nie, no to nie jest lepsze. Zostaniemy przy tej naszej pałce. Jeszcze się wrócę. Jeszcze się wrócę, obadamy te schodki tam dolne. I teraz nie wiem, skoro tam jest wyjście z jaskini, ja jeszcze nie byłem w jednym miejscu, tam na zewnątrz, ale tam nie szedłem, bo tam widziałem fontannę reinkarnacji, nie chciałem tam iść. Jak to tutaj teraz zrobić wszystko, żeby się nie musieć tam wracać gdzieś? Ale fajne te karwasze, normalnie zmieniliśmy karwasze, zmieniliśmy nogawice. Nasza postać jest coraz lepsza. Jeszcze musimy stanowczo ulepszyć te karwasze nasze. Te karwasze nasze. Tak, tutaj wszystko już będzie. O, nie, nie będzie wszystkiego. Jeszcze jakieś przejście. I co tam, jeszcze jedno wyjście? Wejście do jaskini, czyli że wyjście z jaskini. Kurde, no nie wiem. Zaczęło się tu to wszystko rozgałęziać, tak? Nie wiem za bardzo, co robić. Na pewno jeszcze będziemy musieli wrócić do tego całego miasta, bo tam były te zapieczętowane bramy, tak czy siak będziemy się wracać, więc chyba wszystko jedno, gdzie pójdę. Pójdziemy sobie tutaj. Ale fajnie by było którąś z tych odnóg zakończyć jednak, trafić na jakiś ślepy zaułek, żeby to troszeczkę się wyjaśniło, uporządkowało tutaj, bo tak to już mam troszeczkę mętlik w głowie. Nie wiem za bardzo, gdzie mam chodzić. No lincie szybciej sztuki. 24 poziomy mają. Ten ma 30. Jejku, taki sam jak ja. Wszystko tak obchodzę, zdobywam te poziomy, to się okazuje, że te istoty mają poziomy równe z moim. Co to jest? Co to jest, ej? Starszy smokowiec, jeja. Tonem nie mogą niby ogłuszać? Zaraz, to trzeba już zachować ostrożność i to taką... Dużą ostrożność, zaraz leśna jaskinia, tam na pewno wchodziłem kiedyś. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Czy tu nie będzie jakiegoś przejścia dalej? Ale potężne smokowce, znaczy potężne, no w sensie, że ogromne. Potężnie ogromne. Tutaj walniemy z upiornego. No jakoś specjalnie mi nie zabierają tego mojego życia. Pójdziemy sobie górą. Ale fajnie one wyglądają. No, te to znamy już. O, te to mi chyba większą krzywdę robią od tych wielkich smoków. Dobra, skoczymy tu. Tak, tutaj chyba będzie ślepy zaułek, czy nie będzie ślepego zaułka? No, oby był. Modliszki znowu. Modliszki są słabe psychicznie. W ogóle to nie jest takie wąskie przejście. A tu jeszcze mogę iść. A to dobrze. To dobrze, bo to nam się wszystko tutaj chyba zamknie. Tak, 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 tak. Zobaczcie to wszystko. Ja już tutaj byłem. Okej, troszeczkę się uporządkuję. Pójdziemy sobie górą. Tylko tam jeszcze mieliśmy jedno wyjście z jaskini. To by trzeba było sprawdzić na pewno. Kurde, no. Sterta kości.
Oby tylko nie było tej dostępu do tej fontanny reinkarnacji, bo to by już wtedy to bym totalnie zgłupiał. Żeby tutaj jednak był ten ślepy zaułek jakiś. Tutaj mamy skały, jest to ok, tu też. No, jest szansa, że to będzie zamknięte wszystko. Wtedy byśmy się wrócili tą jaskinią, wyszli tym... Tak, tak, tu jest koniec. Wyszli tym drugim wyjściem. I to by było chyba jedyne możliwe przejście. Zaraz, zobaczmy jeszcze raz. Tu jeszcze zajdziemy, obadamy. Gdzie była ta jaskinia? A tu jeszcze dołem możemy iść. Dobra, załatwimy te rośliny. Już mniej więcej wiem, o co chodzi. Tarcza odpalona. Kolos naładowany. Tam jest ta jaskinia. Jeszcze jednak przejdę się. O. Tu odkryjemy. Nie, tutaj nie można iść. Tu pójdziemy. Wzdłuż tej linii brzegowej. Tylko to chyba jest główny trakt, co? Fajnie, żeby to też było tutaj jakoś zakończone wszystko. Chodźcie. Oni mają ogłuszenie. No faktycznie. Ale takie krótkie to ogłuszenie mają dosyć. Dobra. Powiedzmy, że nie mają krótkiego ogłuszenia. Spokojnie. Zaraz. Gdzie ja jestem w ogóle? Zaraz. Co ja mam tutaj zrobić teraz? Co tutaj? Bo tutaj wiem, że miałem jedną... Nie, tutaj mogę dojść bezpośrednio i jednocześnie jedno z wyjść z jaskini tam prowadziło. Dobra, idziemy tam. Muszę odzyskać mój nagrobek teraz. Już się zgubiłem teraz. Zaraz. Nie, tu jest jedyna droga, prowadzi tu. W ogóle skąd ja mam 3000 życia teraz tak równo? Nie pamiętam, ile miałem wcześniej. A wiem, w ogóle to muszę... muszę tarczę odpalić. Widzę nagrobek na mapce, zobaczcie, grób gracza Procjon. No, nie, zaraz, znowu się gdzieś tu zgubiłem. Tutaj muszę iść. Tak, dobrze, idę. Oj, to będzie długi odcinek, bo muszę to jeszcze wszystko dokładnie obadać. Muszę znaleźć fontannę reinkarnacji na głównym trakcie. Zaraz, muszę się jeszcze przy... Nie, tutaj nie można iść. Ale mnie normalnie zgasili momentalnie. Nie wiem nawet, czy to życie mi wolno spadało, czy szybko. Zaraz, znowu się zgubiłem. Bo nie słyszę tego dźwięku ostrzegawczego totalnie. Nie mam słuchawek na uszach. Już chyba jestem blisko. Zaraz, tutaj była ta jaskinia gdzieś. A moje zwłoki są tutaj. Tak, pójdziemy sobie dołem. Ale tutaj no właśnie by się przydało jakąś fontannę reinkarnacji gdzieś bliżej zaznaczyć. Co to w ogóle oni mi tu robią? Starszy smokowiec. Nie no, ładnie mnie klepie w ogóle. Co to za typ czarów on ma? Przydałoby się wiedzieć, żeby sobie jakieś odporności na to załatwić. Grób gracza Procjon, zobaczymy, ile mi odnowi. Ojejku. Odrobinkę. Dobra, trzeba uważać bardzo. Gdzie oni są? Jak się idzie z dołu do góry, to też więcej widać przez tę perspektywę. Oj, coś tam widzę. Portal w Jadeitowym Pałacu. No to już jest taki główny trakt też. No jednak się muszę wrócić. Jednak się muszę wrócić, żeby to wszystko lepiej obadać. Tutaj walniemy sobie z upiornego. Widzę, że wypadł jakiś amulet. Ząb drapieżcy. 3 zęby drapieżcy. Jaka masakra. Dobra, musimy się wrócić na pewno do... Na pewno się musimy wrócić do tej jaskini, bo tam było jakieś przejście dalej jeszcze. Aj, tutaj za bardzo... Trzeba naokoło wszędzie chodzić. Wrócimy się do jaskini, zobaczymy, gdzie prowadziła ta droga tam. Jeszcze jedne schodki na pewno były. I niedługo ten poziom wskoczy w końcu.
Gdybym nie zginął, no to by wskoczył szybciej, no. Zaraz, gdzie była ta jaskinia? Znaczy to wyjście, tam gdzieś. Strasznie tu trzeba dużo chodzić. Jakieś szybsze bieganie by się przydało. No i mam niby szybsze bieganie teraz tych, tak? Tak, mam 15% do ruchu, no to jeszcze szybsze by się przydało. Oby tu był ślepy zaułek, bo jak znowu jakieś, kurde, jeszcze może wykorzystamy to, o, właśnie wykorzystamy to, że tutaj wszedłem i od razu zniszczymy tych dżinów tutaj, sterta kości. To zadanie poboczne związane z tym generałem to już zakończone, nie musimy do niego iść, tak, zakończone, nie mamy żadnych zadań pobocznych. Dobra, co tu właściwie będzie? No to są te proste duszki. Smokowiec, czarownik jakiś, czy szaman, ale masakrator. No chyba, że jednak wolno mi to życie schodziło i po prostu przegapiłem to jakoś. W ogóle nie wiem, jak jestem ogłuszony, to chyba mogę pić miksturki. Wiem, że coś tam klikałem i piłem chyba. Dobra, wychodzimy, zobaczymy, co jest tutaj. Oby był ślepy zaułek jakiś. Nie no, tu jest jakaś kaplica, ale to... kaplica, no to jednak może być ślepy zaułek. Miewałem już takie motywy, że wychodziłem z jakichś jaskiń i zaraz wracałem, bo właśnie nie było przejścia dalej. Zobaczymy. Może się okazać, że tutaj przejdę się gdzieś bardzo daleko i opłaci mi się wrócić portalem, żeby z tego miasta iść jakoś szybciej. No nie no, to chyba jednak nie będzie ślepego zaułka. No ale jednak tam dołem nie mam co iść, bo tam widziałem, że był punkt nawigacyjny. Czyli tam na pewno jest główny trakt. Dlatego wybrałem ten taki bardziej poboczny tu. Drapieżny kostur z kulą. O, tych załatwimy z upiornego, tak ładnie się tutaj zbili w grupę. Duży eliksir zdrowia. No dobra, tu będzie ta kaplica. Pewnie masa nieumarłych będzie w niej. Zaraz, znowu nie wiem gdzie iść, znowu się tu rozwidla to wszystko. No co, to jakiś smokowiec? Nie, jakiś truposz zwykły, akolita. Łyknę sobie miksturkę, mikstur mamy dużo, nie będę ich żałował. Dobra, wrócę się jeszcze kawałek, może tutaj będzie ślepy zaułek. Nigdzie nie możemy wejść, na mapce nic nie widać. Tak, tu jest ślepy zaułek, dobrze, że się wróciłem. Tu mamy wyjaśnione. A ten poziom strasznie wolno się nabija. Jak tam chodziłem po tych smokowcach wszystkich, to szybko ten poziom skakiwał. Tutaj na tych szkieletach to już... Ciężki łuk wojenny uczty. No to nie dla nas. Eliksir zdrowia jak najbardziej dla nas. O, ślepy zaułek. Super, super. To sprawa wyjaśniona. Zakończona, odnoga majestatyczną skrzynią, w której... Jakiś hełm jest, może nawet fajny jakiś będzie. Prymitywna skrzynia, kasa, zdrowie, kasa. Idziemy stąd, przejdę się z buta jednak. Mam nadzieję, że szybko znajdę fontannę reinkarnacji, bo ten odcinek trwa już bardzo, bardzo długo. A będzie trwał jeszcze dłużej, zanim ja tutaj wszędzie dojdę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. No, idziesz. Ciężko się czasami schodzi w dół. Chyba ciężej w dół, niż jak się idzie do góry. No, trzeba po prostu wskazywać chyba idealnie na tę drogę. Na te schodki. W ogóle buzdygan z ostrzami sprawności? Buzdygan z ostrzami, jak to wygląda? No, taki sobie buzdygan. No dobra, czyli co? Kierujemy się w kierunku tego punktu nawigacyjnego zaraz. Oby tam była jakaś fontanna reinkarnacji. Zaraz, to tutaj chyba było. Muszę spojrzeć na mapkę. Tak, to dobrze idę. I chyba żadnego innego przejścia nie ominąłem. No na pewno były dwie zapieczętowane bramy. No tam nic nie wymyślę. Była ta droga tutaj.
to już wiemy, że to był ślepy zaułek. Tam była ta droga prowadząca nad brzegiem wody, też ją załatwiłem. Już wszystko odkryte jest. Możemy tylko iść tutaj na dół. No dobra. Zaliczyliśmy sobie zgona kolejnego, ale jak już tak zginąłem dwa razy, to już przestałem też być taki totalnie ostrożny. Na zasadzie pewnie takiej, że nie chciałem zginąć w tym Titan Questie, a jak już się zginęło, to już tam wtedy wszystko jedno. Oho, 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 ale bez magów mi tutaj. To, że przestałem być taki ostrożny, to nie znaczy, że się zaraz dam znowu zabić im tutaj. Ognisty szpon. Ogniem piorą ostro. No, ładnie, ładnie, ale... No, zaraz, zaraz upiornie. A i tylko jednego sięgnęło. Źle się ustawiłem. Padł. To ten szaman chyba tych smokowców tak właśnie... unieruchamiał. A idź nie to. Nie to, coś tu wziąłem takiego to... bezwartościowego. Talizman zgarniamy na sprzedaż. I uwaga na smokowców magów. Wioska Binksan jakaś. Tygrysy poleciały, pieczęć ducha bierzemy. O, 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 widzę fontannę reinkarnacji, całe szczęście. Tutaj walczą, stawiają opór. Mieszkańcy wioski, zaraz jeszcze się przejdę górą. O, 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 dobrze, dobrze. Jeszcze tutaj wszystko sprawdzimy. Fuj, te wstępne rośliny, ja mam zero odporności na trucizny, trzeba uważać na nie. A te tutaj mają na pewno obrażenia kłute, strzelają jakimiś kolcami. Z obrażeniami kłutymi już tak źle nie jest. No co to, jakieś bagna jeszcze do obejścia? Nie, wiecie co, ja muszę zaznaczyć tę fontannę reinkarnacji, ten odcinek za długo już trwa, jeszcze sobie tylko kasę wezmę. Te bagna to będziemy zwiedzać w następnym odcinku. Ale olbrzymie te lokacje się tutaj porobiły w tym trzecim akcie. A kto to? Xikang, wieśniak. Niektórzy przeklinają te potwory, ale one też są częścią drogi. Mężec akceptuje i bada, a potem walczy bez strachu i żądzy. No świetnie, świetnie. Tutaj mamy punkt nawigacyjny, już chyba przedostatni w tym trzecim akcie. A to kto? Bajarz. Powiadają, że zanim wielki mężec Lao Tzu opuścił swe stanowisko w cesarskiej bibliotece, odnalazł go tam Konfucjusz i rozmawiali przez wiele dni. Podobno Konfucjusz więcej nauczył się od mędrca niż ze wszystkich książek biblioteki. Kiedy Lao Tzu odjeżdżał na zachód na swym wole, przy bramie zatrzymał go strażnik. Wielki mistrzu, zanim odjedziesz, zapisz swoje nauki, bo jeśli tego nie zrobisz, zostaną zapomniane i utracone, błagał. Dzięki temu mamy teraz Tao Te Ching. Potem Lao Tzu udał się na zachód, na pustynię i śmiertelne oczy nigdy więcej go nie oglądały. A tu jest Xiao Yishan, wojownik. Mag taoista o wielkiej mocy mieszkał w dolinie Ying, niedaleko Kuiyun jakiś. Gdy księżyc był w Nowiu, odwiedzał nas, by kupić ryż i posłuchać nowin. Mieliśmy już pełnię, a mag się nie pojawia. Zadanie poboczne zaktualizowane. Mag pustelnik. Pokojowy mag taoista mieszkał sobie w tej dolinie. Co miesiąc odwiedzał wioskę, ale od jakiegoś czasu nikt go nie widział. Odszukaj jego domek w dolinie Yingke. No dobrze, to się wszystko znajdzie, ale musimy póki co zaznaczyć fontannę reinkarnacji. No, no jest tutaj. O, jest fontanna reinkarnacji. I w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku to ja totalnie nie wiem, co mam robić. Jeszcze przez ten most nie będę chodził. W następnym odcinku pójdziemy sobie na te bagna tutaj. Jakoś to wszystko uporządkujemy. Podejrzewam, że to jakaś taka osobna lokacja. Zbadamy do końca wioskę. Tu jeszcze, zobaczcie, jakiś NPC będzie. Chociaż nie, to chyba kupiec jest, no nie? Zaznaczony na takie coś zaraz jak to... Handlarz, tak. Handlarze. I potem sobie przejdziemy przez mostek, będziemy szukać tego całego pustelnika. A tymczasem żegnam was. Na razie.